teve o dever de recolher do filho, porque eu publico na web de tego grudnia. Ponieważ nie spodziewałem się, że nagrywając półtora minuty odezwie się do mnie parę osób zadowolonych, że w końcu wpuściłem coś nie tylko z wideorejestratora, ale także coś po prostu no, takiego innego, że będzie mój głos w ogóle. No. Fajnie, cieszę się i dlatego może nagrywam to, co nagrywam teraz. Skoro już pokazuję swoją pacjatę, ktoś tam wszedł na mój kanał i odkrył na przykład ten film po jakimś czasie, to może pora tam parę słów organizacyjnych. No więc mam na imię Marcin i od 10 lat działam w internecie jako Porton Head. Większość ludzi, którzy mnie kojarzą z mojej stalowej maski, wiedzą, że prowadzę bloga muzycznego, a raczej kiedy mam na to czas, piszę recenzje, artykuły i ogólnie staram się realizować pasję, czyli jeżeli mam czas, to muzyka, jeżeli mam czas, to fotografia, jeżeli mam czas, to rower, a jeżeli jest możliwość, a teraz właśnie skupiam się głównie na tym, to transport, czyli obecnie moja praca zarobkowa. Z nagrywaniem filmów, jeżeli chodzi o transport, jest o tyle specyficzna sytuacja, że w internecie wielu kierowców nagrywa. Jedni to robią lepiej, drudzy robią to gorzej. Zawsze jednak pojawia się fala hejterstwa lub krytyki. Nieraz niektóre rzeczy, które pokazują, no, są fajne, nieraz nie. Ja nie byłem pewien, czy nagrywać w ogóle cokolwiek, czy coś opowiadać. No ale skoro parę osób powiedziało, słuchaj, no może byś spróbował, no to próbuję. Więc organizacyjnie również powiem, że kierowca ciężarówki jestem od 2,5 miesiąca, ale kierowcą zawodowym jestem od prawie 10 lat, ponieważ w 2007 czy 2008 zacząłem, czy w 5 czy 6 już właściwie na pierwsze podrygi pracy na busach, tak? Odkąd stałem prawo jazdy praktycznie próbowałem swoich sił już w transporcie, najpierw na jednym tam zwykłym busach, potem już poważniejsze rzeczy, a teraz no, przyszedł czas na ciężarówkę dużą. Od razu powiem odgórnie, nie odpowiadam na pytania w stylu, gdzie pracujesz, ile zarabiasz. Nie odpowiadam na takie pytania z kilku względów, takich rzeczy się nie mówię, a poza tym nie będę robił filmy reklamy, tak? Znajomi wiedzą, a poza tym wiadomo, że sytuacja na rynku jest ruchliwa teraz, tak? Więc dzisiaj mogę tu, jutro mogę tam, także na te pytania nie odpowiadam. Ale może powiem dzisiaj coś na temat tachografów. Skoro już zacząłem coś tam mówić, to powiem o tachografach, ale nie będę wam mówił o tachografach w kontekście ile macie czasu jazdy, czasu pracy, bo tego w sieci jest full. Różni tłumaczą. Zasady są takie, jakie są, wiadomo, ale nie ma co się nad nimi rozkminiać, bo to znajdziecie sobie tam. KD Track chyba ładnie go tłumaczy, o tarczkach, o kartach. Ja wam powiem jedną ciekawostkę, którą powinniście sobie, uważam, zapamiętać, jeżeli chodzi o tarczki i o karty. Mianowicie, jeżeli pracujecie w takim systemie jak ja, że codziennie jesteście w domu, to jest taka zasada, bo miałem niedawno na ten temat szkolenia, że jeżeli zjeżdżacie na bazę, zostawiacie samochód, jedziecie do domu, a dopiero rano w domu wracacie na bazę, wsiadacie w swoją ciężarówkę, absolutnie nie zostawiajcie ani karty, ani tarczki w samochodzie. To jest w ogóle największy błąd, jaki możecie popełnić. Już tłumaczę dlaczego. Mi się zdarzyło tak, bo w tym momencie samochód, który prowadzę, jest na tarczki, a jeździłem poprzednim na kartę. I w tym poprzednim było takie coś, że ogólnie było tak, taki zwyczaj, że
W poniedziałek wstawiałem kartę do samochodu, a wyciągałem ją w piątek i, prawda, weekendówkę doświadczenie. No i tak przejeździłem sobie październik, a w listopadzie okazało się, że ktoś jechał na mojej karcie raz. Rozwalił mi pauzę i dołożył mi 2 godziny jazdy. I oczywiście odpowiedzialność prawna jest na mnie, dlatego że to kierowca jest odpowiedzialny za kartę. Pauzę miałem w nagrywaniu, bo minąłem się z tatą na szlaku. Czasami tak bywa, fajnie, nie? No i wróćmy do tematu tachografów. Tarczki musicie brać właśnie do domu, z tego powodu, że jeżeli się okaże, że złapie was inspekcja i sprawdzi wasze tarczki, a się okaże, że którejś nie ma, no to czyja wina? Pauzę sobie wypisujecie ręcznie, reszta was nie obchodzi. To jest złota zasada, której się trzeba trzymać, bo ktoś może wam podłożyć świnie, a nie życzę tego nikomu, bo to są za duże pieniądze. Właśnie, żeby się coś takiego w ogóle bawić. I dlatego mówię, tarczka to jest wasza sprawa. Oczywiście tarczki sobie trzymajcie w takim pudełeczku, jak każdy kierowca trzyma, tak. Ja mam te tarczki, biorę je do domu, potem przynoszę, wypisuję sobie rano pauzę, że w nocy od godziny tam od północy do czwartej spałem, na poprzedniej tarczce wypisuję, że od której wyjąłem tarczkę do północy jest pauza i to nic wam inspekcja za to nie zrobi. Nic, nie ma prawa, bo wy działacie zgodnie z prawem, tak? Więc to a propos tachografów, bo trzeba zrozumieć też podstawę, tak? Kierowcy, czy to młodzi, czy to już ci, co jeżdżą kupę lat. Tak, młodzi się boją, no bo tachograf, tak, wiadomo, trzeba pilnować czasu jazdy i pracy, jest stres, wiadomo. Starsze wyjadacze się wkurzają, bo nie mają czasu, tak? Bo oni by jeszcze pojechali, a to kurna, trzeba stanąć, tak, zatrzymać się tutaj, bo tu nie dojadę. Jednak pamiętam szkolenie, pierwsze moje szkolenie 5 lat temu na kurs na przewóz rzeczy i na prawo jazdy, bo to było obok siebie jakoś, że instruktor powiedział do nas tak, panowie, pokazał nam zdjęcie inspekcji transportu drogowego samochodu. Pamiętajcie sobie jedną rzecz, to jest dla was. To wymyślono po to, żebyśmy my, kierowcy, mieli czas na zasłużony odpoczynek, którego nam nikt nie może zabrać. Dlatego ja teraz jestem w kabinie ciężarówki, a nie w kabinie busa, bo gdyby w busie był tachograf, jeździłby busem, a gdyby w samochodzie ciężarowym nie było tachografu, nie wiem, czy jeszcze bym nie jeździł busem, tak? Bo co by mi robiło za różnicę, czym ja jeżdżę kupę godzin dziennie, tak? Więc to jest dla nas, bo należy zapamiętać, nawet jeżeli wstałeś kierowco rano, jedziesz w trasę, i nie chce ci się, jesteś zmęczony, nie wyspałeś się czy coś, ale nieważne. Po tych 4,5 godzinach z tyłu tutaj masz fyro, wyłączasz furę, odpalasz sobie w komórce budzik i idziesz na 45 minut spać, bo 45 minut jest dla ciebie, nie dla kogoś innego. Ja odpalam samochód dopiero po 46 minucie. Nikt mi nie powie, że robię źle czy coś, bo na pauzę. Nie, wystałem się tyle i tyle i luz, no i mam tą pauzę wykręconą. 45 minut to jest minimum, tak? Ja po prostu gaszę samochód, idę na ten, nawet pół godzinki snu, to już jest dla was. W tym czasie możecie sobie obejrzeć film na YouTubie, zrobić sobie żarcie, nikt wam tego nie broni. Iść do tego, do WZ-u na stacji paliw, kupić sobie hot doga, wypić kawę. To jest czas dla was. I nawet w moim filmie, choć szef czasami do mnie dzwoni, nigdy na pauzie do mnie nie zadzwoni, bo wiesz, to jest mój czas. Także trzeba pamiętać, że trzeba się szanować. Dlatego wybrałem ciężarówki teraz, bo mówię, ja jeździłem busem, nie było do końca źle w tym busie, nie mogę powiedzieć, fajnie mi się jeździło, ale godziny pracy od 7 rano się od 8 do 22 spowodowały to, że organizm zmawiał już posłuszeństwo i wsiadłem właśnie na ciężarówkę i nie żałuję, bo po 2 miesiącach jeżdżenia czuję już tak, że się wprawiam. Oczywiście ktoś może powiedzieć, da, 2 miesiące jeździ i udaje nie wiadomo co. Nie, nieprawda. Ja nawet jeżdżąc na busie tyle lat, nie czułem się nigdy
jak już tam przyjdzie, to nie ja, tylko po prostu tu mam łatwiej pod tym kątem, że ja Polskę znam na wskroś. W firmie rolniczej poznałem Polskę nawet po tych drogach, na których się normalnie jeździ, dlatego pod tym kątem mam troszeczkę łatwiej. Bo na przykład bardzo podobnie do mnie zrobił kierowca kolega na Sierowski, który no, jest młodszy ode mnie dosyć sporo, ale podobne mamy historię, bo on jeździł na busach, tak, za granicę. Ja za granicę miałem tam chyba jeden czy dwa epizody. Jeździłem głównie po Polsce, potem to trochę Słowacja, Czechy, Niemcy. No i on siadł na duże, tak, auta. I sobie chłopak radzi bardzo dobrze, ja mu kibicuję, bo jest obcykany w temacie, oplatany, tak samo ja. Ja nie wiem, który to był kierowca, ale ktoś tam kiedyś siadł na ciężarówkę. Nie będę teraz strzelał, bo nie chcę popełnić błędu, ale robił zdjęcie tachograf i nazwał go czasów miraczem. Ja tak samo uważam, że tachograf jest czasów miraczem i wiem, że jak dzisiaj już zjadę na firmę, tak, to nie zostanie mi więcej jak godzinę jazdy, nigdzie już mnie nie wyślą, tylko załaduję się, wrócę do domu. Tak. To jest bardzo pozytywne. Jeszcze może zrobimy tak, skoro ja zacząłem już nakręcać te filmy i ktoś tam, jak ktoś chce mnie usłyszeć, to prosiłbym o komentarze. Niekoniecznie na YouTubie, mogą być na fejsie, jeżeli wam się to podoba. Bo ja zaznaczam, zawsze jeżeli coś robię, jeżeli pisałem o muzyce, robiłem zdjęcia, jeździłem rowerem, ja realizuję swoje pasje i niektóre rzeczy po prostu robię na pamiątkę, tak? Żeby potem sobie po latach spojrzeć i ten film tak samo sobie obejrzy kiedyś, ale a propos tego, co powiedziałem o tachografach, zakładam, że zdania nie zmienię, bo takie jest założenie. Wiele kierowców robi za kierownicą różne rzeczy, ale ja jestem z tej szkoły, że nie po to robiłem prawo jazdy, żeby na przykład przekręcać tarczki, tam zmieniać coś, tylko jeździć uczciwie, robić to, co do mnie należy. Bo po co kombinować, tak? Zresztą nawet szczerze powiedziawszy, słyszałem o różnych mykach na tachografie. Ja nawet tego nie umiem i nie chcę się uczyć. Żadnych tam magnesów, żadnych jakichś tam cyrków, po co to? To jest po to, żeby się narażać, nie. Trzeba po prostu robić swoje i tyle. Oczywiście, jeżeli chodzi tutaj wróćmy do tematu publikacji. Znajdziecie mnie na Facebooku, znajdziecie mnie na Google+, tam filmy automatycznie się wstawiają. Jestem na Twitterze, mam chyba konto, mam konto na Instagramie. Popularny ostatnio zrobił się Snapchat, ale Snapchata szczerze mówiąc nie rozkminiłem. Przyciągnąłem to na telefon, zalogowałem się i chciałem znaleźć jakichś tam użytkowników, ale w ogóle nie potrafię tego zrobić. Albo jestem za głupi, ale wydaje mi się, że nie. Albo to jest tam jest skomplikowanego. Zresztą widziałem parę ludzi, co na internecie gdzieś pisało, że nie potrafią tego rozkminić. Poza tym Snapchat jest dziwny, no bo jest tylko na 5 sekund filmu, może nagrać coś po sobie. Oczywiście nadal będę wpuszczał zdjęcia, znaczy zdjęcia to swoją drogą, ale filmy z mojego wideorejestratora, bo jak sami zauważyliście, jeżeli tam siedzieliście moje wcześniejsze filmiki, na drogach się dzieje wiele spraw. Ja do tej pory nie używałem wideorejestratora, bo stwierdziłem, że no po co mi to na busie, ale tutaj ciężarowym samochodem jest o wiele inna sytuacja i ja nie chcę potem, żeby było na mnie, że ktoś wyjechał, wyjechał czy coś. Sami widzieliście na jednym filmie, jak kobietka mi perfidnie wyjechała przed samą, przed sam zderzeń, tak? Już miałbym dowód, że to ona, że nie ja. Ja miałem pierwszeństwo, ona. Więc co by tu jeszcze powiedzieć w pierwszym filmie? Aktualnie jadę autostradą A2. Od Pszczonowa do Strykowa. Za 4 km będę skręcał na autostradę na A1 i 72 km i potem zjazd, a potem już niedaleko bazy. No nie tak niedaleko, jeszcze kawałek drogi tam jest. Dzisiaj na razie, zawsze zaznaczam, że na razie, no poszło w miarę gładko, bo towar miałem tak dosyć zwarty, więc szybko rozładowałem, wyjechałem. No i ja wiem, no 20 minut temu skończyłem pauzę, nie tak, spałem sobie 40 minut, rozprostowałem kości. I właśnie a propos spania w ciężarówce,
tutaj jest coś, co po prostu uważam jest genialne, nawet w małych, w mniejszych ciężarówkach. I tu mówię do kolegów busiarzy, możecie mieć swój track, Wacom, motowektory, możecie mieć super mega wynalazki, ale nigdy nie będziecie mieli takiego łóżka jak jest tutaj. Szczerze, już wolę kurnik z wylem na dachu, niż łóżko, które zwęża mi się tam, gdzie mam głowę i tam, gdzie mam stopy. To jest w ogóle bez sensu. Jeżeli ktoś lubi, nie ma problemu, ale to nigdy nie zastąpi pełnowymiarowego wyrka, jakie macie w ciężarówce. No chyba, że kabina motowektora, ta mega, która ma tą wielką sypialnię na dachu, no to tam faktycznie można powiedzieć, że jest lepiej niż ciężarówce, ale tak to nie jest to. Ja spałem w kurnikach i wszystko było na styk, biorąc pod uwagę mój wzrost, to jest coś właśnie, co ciężarówki, nigdy to nie zastąpi ciężarówki. Akurat dzisiaj jest ok, bo pogoda w miarę fajna, jest 6 stopni na plusie. I tylko wieje, wczoraj padał śnieg i do tego jeszcze biało, więc było o wiele gorzej. Ale kończąc, bo już gadam 16 minut, powiem tak, jeżeli macie do mnie jakieś pytania, oprócz tych dwóch, o których wspomniałem, że nie odpowiem, fajnie. Postaram się wam odpowiedzieć, oczywiście, tak jak większość kierowców powiem, nie jestem ekspertem. Ja mogę powiedzieć tylko wam coś z mojego punktu widzenia. Ja nie chcę się też mądrzyć, bo wiem, że są zły zawodem wiele rzeczy lepiej. Po prostu, jeżeli chcecie wiedzieć coś na temat tej pracy, jak tam jest w ciężarówce i w ogóle i tego, to nie ma problemu. Postaram się na takie pytania odpowiedzieć. Szczególnie, że wiem, że parę osób pyta na takie rzeczy. Najwięcej pytań oczywiście dotyczy tachografu, ale wam powiem tak szczerze, mam w domu taki, to nie poradnik, to jest jakby skrypt, który napisał gościu, który nas szkolił ostatnio na firmie i ten gościu właśnie napisał po swojemu skrypt. Taka książeczka, znaczy książeczka, broszura A4, tam jest kilkanaście stron, ale tak naprawdę o tachografach można by napisać książkę. Nie wiem, na razie nie robię jeszcze filmiku na temat elektroniki, którą tutaj mam, bo trochę sprzętu mam, który mi ułatwia jazdę. Aktualnie film nagrywam moim smartfonem i kamerą wewnętrzną, z tego powodu, że internet w domu, no, na tam za dużo nie pozwala uploadowania. Znaczy, jakbym się uparł, to bym film dużo uploadował, ale wolę czas, żeby to się ładowało krócej. Ja wiadomo, że filmy troszeczkę niższej jakości się ładują. Ładują o wiele szybciej. Także ten film jest odzewem na to, że pozytywny wydźwięk miał 1,5-minutowy poprzedni film, w którym pokazałem, jak nawala nawałnica i w ogóle. Bardzo mi jest z tego powodu miło, bo nie byłem pewien właśnie, czy nagrywać coś, czy nie, czy tam pokazywać. Ale jeśli będzie, że tak powiem, zapotrzebowanie, no to mi jest bardzo miło. Ja tam lubię opowiadać różne historie i tego. Nie lubię się czasami też wypowiadać na pewne tematy, które inni drążą, bo są tematy, których nie poruszam, bo pewnie coś się też nie zmieni. Ale jeżeli kogoś interesuje, to, no to fajnie. Także zróbmy to na zasadzie. Ja to opublikuję. Jak się spodoba, fajnie. Jak nie, no to ja nie muszę w sumie też nagrywać. Wystarczy, że robię to dla siebie. Ale jeżeli chcecie coś wiedzieć, walcie komentarze. Ja nie jestem póki co youtuberem, który ma ambicje, żeby na YouTubie tam mieć nie wiadomo ile wyświetleń, także jak ktoś chce, niech chce kliknie subskrypcję, czy tam łapka w górę, łapka w dół. To jest tam dla mnie mało ważne, to tam nie ma problemu, nie? Także pozdrawiam wszystkich, szczególnie te osoby, które się do mnie odezwały, bo miło jest czasami coś miłego przeczytać w komentarzach. Także trzymajcie się ciepło i do następnego, na razie, hej.